W przypadku kart kredytowych w ostatnich kilku latach obserwujemy stagnację wydawnictwa nowych kart kredytowych. Liczba kart kredytowych wydawanych każdego roku jest stabilna lub obserwujemy spadek, natomiast rośnie wartość zaakceptowanych limitów kart kredytowych. Banki oferują wyższe limity, szczególnie klientom, których znają, z którymi współpracują od dłuższego czasu. Niecałe 5 milionów Polaków posiada karty kredytowe. Część z nich posiada więcej niż jedną kartę kredytową, ale według naszych analiz wynika, że ponad 30% kart kredytowych nie jest wykorzystywana, to znaczy saldo zadłużenia jest zbliżone do zera, a informacje o kartach kredytowych pozyskujemy 8 razy w miesiącu. Jeśli chodzi o korzystanie z kart kredytowych w Polsce, to nie przewidujemy jakiegoś bardziej dynamicznego rozwoju, raczej oczekujemy pewnej stagnacji w wydawnictwie kart kredytowych. Na pewno wyzwaniem dla kart kredytowych są nowe technologie płatności, szczególnie mobilnych. Z informacji, które docierają do rynku, bardzo upowszechnia się na przykład płatność poprzez system BLIK.